Teraz zajmiemy się zapisem i zarówno kanonicznym, i bazowym. Zapis kanoniczny bazowy polega na tym, że na początek przypisujemy w ograniczeniach, najlepiej zacząć od ograniczeń, to jak wyglądały początek, czyli lewa strona. I ja to robię, także na razie to jest takie dość monotonne. I teraz ciąg dalszy. Jeżeli widzimy, że to lewa strona musi być w tym momencie większa od naszej prawej strony, to trzeba pewną zmienną, nową, dodatkową odjąć, żeby wystąpił znak równa się. I w tym momencie już na pewno na końcu będzie znak równa się. I będzie równe 6, czyli tyle, ile było tutaj po tej stronie. Teraz, jeżeli stworzyłam nową zmienną x3, to ona będzie musiała zostać dopisana do naszej funkcji celu, czy kryterium optymalizacji, tutaj jest minimalizacja. Tyle, że pamiętajmy o tym, że jeżeli dopisuję po prostu dodatkową zmienną, to ona przy sobie na wyrównanie, tutaj z szóstką, ona musi mieć współczynnik jakby funkcji celu równy 0, czyli jakby mówiąc inaczej, nic nie wnosi do zadania. Teraz, jeżeli tak samo tutaj lewa strona nie jest równa dokładnie prawej stronie i jest nawet wręcz, mówimy, widać, jakieś wyrażenie jest większe niż 4, to musimy w tym momencie kolejną zmienną sobie wprowadzić, czyli jest to zmienna x4 z minusem, żeby lewa strona minus coś, jakiś dopisek, dało nam ostatecznie 4. Dlaczego ja zrobiłam x4? Bo już zapis zmienny x3 został wykorzystany i mamy w tym momencie dopisek x4. Jeżeli teraz w ostatnim ograniczeniu, jak się domyślacie, znowu jest, że lewa strona jest większa od prawej, to do lewej strony dopisujemy nową zmienną x5, tak? Tylko tyle, żeby po to, żeby lewa strona dokładnie, jak od niej coś odejmiemy, dawała nam dokładnie to 8. Ja to te 8 przesunęłam trochę ciut dalej niż resztę. I teraz, no jakby, co powinno być uzupełnione. Jeżeli tu powstała zmienna x3 tylko dla wyrównania pierwszego równania, to znaczy, że w pozostałych równaniach, w tych ograniczeniach w postaci równań, ona w ogóle nie występuje, czyli przyniósł x3 z dopiskiem 0. Teraz, jeżeli tu było dopisane w drugim wierszu x4 z minusem dla wyrównania lewej i prawej strony drugiego ograniczenia, to ta zmiana w ogóle nie występuje ani w pierwszym, ani w trzecim ograniczeniu. Czyli dopisujemy 0, 0 i ta zmiana x4 w tej kolumnie, dokładnie w tej samej kolumnie. I teraz, jeżeli x5 służyło wyrównaniu lewej strony z prawą, to w pozostałych równaniach ograniczeń też występuje ta zmienna, ale przy niej współczynnik 0, czyli tak jakby nie występowało. I jeżeli ta zmienna miała współczynnik tutaj 0, to ta zmienna i ta zmienna w ten sam sposób dopisywana też będzie wymieniona w funkcji celu, ale dodatkowo pozostałe też mają, powiedzmy, jak widać, to współczynnik funkcji celu 0. Jedyne, co tutaj może stanowić kłopot, to jest to, że ta postać to jest dopiero postać kanoniczna. Ale do metody simplex, jak wiemy, zawsze jest potrzebna postać kanoniczna, ale taka, która uwzględnia warunek bazowości, czyli mamy zapis zero-jedynkowy, że w każdym wierszu jest tylko jakby i układ po prostu zero-jedynkowy. Zobaczymy, o co mi chodzi. Po prostu, jeżeli mamy pierwsze ograniczenie, drugie i trzecie, to do tego pierwszego ograniczenia, drugiego i trzeciego, które tutaj mamy wymienione, do lewej strony dopisujemy plus kolejna zmienna. Bo zobaczcie, tutaj jest minus x1, a ja potrzebuję, żeby był układ plus 1 i reszta to 0. A tutaj ten warunek nie jest spełniony. Co w tym momencie zrobimy? Dopisujemy zmienną już teraz w kolejności szóstą, która dla nas ma taką sztuczną, dużą, zapisaną jedynkę, a w pozostałych wierszach w ogóle ona nie będzie występowała, czyli robimy sobie takie ładne, okrągłe 0. Trochę nagryzdałam. Zróbmy tak, plus. Czyli teraz będzie też plus 0x6, czyli jakby dopisana dodatkowa zmienna.
I mamy jakby zapis zero-jedynkowy, czyli dodajemy dodatkowo zmienną bazowo x6 o zapisie, że występuje w pierwszym wierszu, a w pozostałych nie. Potem do drugiego równania dopisuję kolejną zmienną x7, która w pozostałych równaniach nie będzie występowała, czyli przy niej współczynnik x, przy x7 jest po prostu 0. I teraz przy występującym w trzecim równaniu x8 jest 1, a w pozostałych ograniczeniach mamy 0. I co to nam daje? Dopisanie tego układu w to miejsce do tych trzech ograniczeń daje nam dopiero postać bazową. Tu mam układ 0-1 dla pierwszego wiersza, dla drugiego i trzeciego wiersza. Co to mi daje? To, że teraz będziemy mogli zająć się zapisaniem pierwszej tablicy simpleksowej. Także teraz, ja żartuję, wyciągam magiczną karteczkę, bo już się w miarę przygotowałam w porównaniu do pierwszego filmu o metodzie simplex, ale tej na maksymalizację. I w tym momencie na podstawie tej tabelki, którą tutaj mamy, czyli tutaj tego zestawienia, aha, jeszcze jeden element, do naszej funkcji celu, która dąży do minimalizacji, początkowo dopisaliśmy trzy zmienne sztuczne na wyrównanie lewej strony z prawo w każdym z tych trzech ograniczeń. One miały współczynniki te zmienne 0, ale jeżeli dopisuję zmienne bazowe, które są w przypadku minimalizacji, to dochodzi nam do naszej funkcji celu, czyli napiszmy sobie ciąg dalszy naszej funkcji celu, czyli to się równa to, co było, plus dodatkowo m razy x6 plus m razy x7 plus m razy x8. I to ma dążyć do minimum. Czyli kryterium tutaj efektywności się wcale nie zmienia. I co dalej możemy powiedzieć? Aha, właśnie, literka M. Wy możecie mieć to trochę inaczej zapisywane, ale generalnie to jest jakiś tam symbol liczby, która generalnie każda z nich dąży do nieskończoności. Czyli to, że będę miała konkretną wartość x6, x7, x8, ale różną od zera, to w ogóle nie będzie nam spełniało kryterium minimalizacji. Dopisanie tego układu jest po prostu potrzebne do, powiedzmy, wykorzystania metody simpleksowej. I teraz, jeżeli ja spróbuję sobie jakoś pomieścić, tak żebyście widzieli choćby fragment początek, to widzimy tak. Tablica simpleksowa, zobaczmy jak ona wygląda na początku. Ona ma tak. Tu mam wymienione wszystkie zmienne, które biorą udział w tym zapisie kanonicznym bazowym. Czyli u nas nie są to dwie zmienne, nie jest to aż 5 zmiennych, to jest 8 zmiennych. Bo te były dopisane, żeby była postać kanoniczna, a ta, żeby jeszcze była dodatkowo postać bazowa. Ja już dopisałam, że x6, 7 i 8 będą zmiennymi bazowymi. Czyli XB to jest kolumna zmiennych bazowych, CJ to są współczynniki funkcji celu dla każdej z tych zmiennych po kolei. I teraz, jak wyglądają choćby na początek te współczynniki funkcji celu? Jeżeli tutaj jest jakby 1 razy X1, to tu piszę 1. Jeżeli tu jest X2, to znaczy tak jakby tam była 1. Dalej, przy X3, 4 i 5 było 0, więc sobie u góry piszemy. I teraz, jak widzimy, przy pozostałych zmiennych, czyli x6, w funkcji celu stała literka m, która mówiła, że to jest po prostu liczba dążąca do nieskończoności. Teraz idziemy dalej. Co wypełniamy w tym całym polu tej tablicy simpleksowej? No właśnie, cały zapis tych ograniczeń, które mieliśmy w tej postaci kanonicznej, bazowej. Czyli pod x1 po kolei piszemy 1, 1, 5, pod x2, 3, 1, 1, przy x3, minus 1, 0, 0, potem 0, minus 1, 0 i tak dalej. Czyli patrzcie, jak ja przypisuję ten początek. Czyli tak, 1, 1, 5. Jak Wam coś idę za szybko, to zawsze możecie cofnąć film do tego momentu lub zadać jakieś pytanie pod filmem.
tylko mówię, żeby to nie były pytania takie po prostu odnośnie dotyczące tego filmu. Jeżeli, żeby to wszystko było w miarę zrozumiałe. Czyli tak, 0, 0. Potem przy x 4 ja widzę, że mam 0, minus 1 i 0. I teraz 0, 0, minus 1. I ten układ niby się wydaje układem zero-jedynkowym, ale te jedynki już występują w zapisie z minusami, a nam zależy, żeby były dokładnie z plus zerami, czy przepraszam, plus jedynkami. I teraz dochodzimy do tego dopisanego elementu do lewej strony naszych ograniczeń w tej postaci kanonicznej i bazowej. Czyli tak, przy x6 1, 0, 0, 0, 1, 0 przy x7 i 0, 0, 1 przy x8, czyli 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Teraz tak, tutaj ten element B to jest jakby wektor wartości B jak brzegowych, czyli to są te wartości, które mieliśmy w naszych ograniczeniach, czyli 6, 4, 8 i przypisujemy 6, 4, 8. Teraz tak. CB to są wartości, współczynniki funkcji celu zmiennych B bazowych. Tu są zmienne bazowe X, B. A tu są po prostu wszystkie wypisane po kolei. Niektórzy to wręcz dzielą, że to jest X, J. Tak? Także to jest tam kwestia kosmetyczna jak dla mnie. Czyli tak. Jakie zmienne wejdą do bazy? Ja sobie już napisałam, zobaczcie, że to jest X6, X7, X8. Dlaczego? Bo one posiadają tylko ten układ niezależny zero-jedynkowy. Jedynka tu występuje, a w pozostałych wierszach ona nie występuje. I w tym momencie, jeżeli tu jest jedynka i ona występuje dla x6, to x6 będzie występował w pierwszym wierszu jako zmienna bazowa. I współczynnik przy zmiennej bazowej x6 ma wartość m, co wiemy, że m dąży do nieskończoności. W moim zapisie wy możecie mieć ciut inaczej. Teraz tak, dlaczego tu zapisałam, że x7 będzie zmienną bazową? Bo ona też posiada układ zero-jedynkowy, gdzie ta jedynka występuje tylko raz i w drugim wierszu, więc tu będzie zmienna x7 i ona ma współczynnik funkcji celu m, czyli dążąca duża liczba dążąca do nieskończoności. No jak widzicie, x8 to nie jest na pierwsza tablica startowa, nie jest taka trudna. x8 ma tutaj jedyneczkę, reszta to 0, czyli współczynnik funkcji celu jest 8. Co dalej możemy policzyć? Możemy policzyć właśnie coś takiego jak zj. Zj to jest zawsze przemnożenie. Teraz zauważcie, zacznę stosować trochę kolory. Może to jest przy nauce bardzo potrzebne. To zależy od osoby. Zawsze będę mnożyła te liczby, które tutaj są u mnie po lewej stronie. Dobra, już mam długopis. I przemnażam, czyli tą całą kolumnę, mnożę odpowiednio przez każdą kolejną kolumnę. Czyli liczba razy, czy tutaj m razy liczba, to razy to i to razy to suma. Czyli m razy 1 to jest m, m razy 1 to też jest m i m razy 5 to jest w tym momencie 5m. I teraz tu było 1m przemnożenie, drugie m, a tu jest 5m, czyli łącznie suma daje mi to 7m. I teraz i dobra, mamy tak 7m. I tak samo dokonujemy obliczeń. Te liczby razy te liczby. I po kolei będą nam powstawały wyniki. To razy to jest 3m, plus to razy to to jest m i to razy to daje nam 5m. Teraz trzeba czasem uważać na to, co tu się dzieje. Mamy m razy minus 1, czyli będzie minus m. Potem to razy to daje 0, to razy to daje 0. Czyli suma summarum będzie minus m. Tak samo będzie w tym wierszu, no bo tutaj po prostu przemnożenie daje minus m, reszta daje 0. Czyli tu jest minus m. Teraz m razy 1 to jest m, m razy 0 to jest 0 i m razy 0 to jest 0, czyli suma summarum będzie m. Tu też będzie tak samo, przeliczcie sobie według tego samego sposobu.
No i teraz zaczyna się komplikacja. Jako wskaźnik optymalizacji, w moim przypadku, powiedzmy, ja byłam uczona na swojej uczelni, że liczymy wskaźnik optymalizacji CJ minus ZJ. Jeżeli wy macie liczony jako ZJ minus CJ, to trzeba będzie, powiedzmy, zmienić kryterium, jakby sposób rozumienia wyboru. Faktycznie wybierzecie dokładnie tak samo jak ja, ale jakby na uczelniach jest to wykładane na dwa sposoby. Pierwszym sposobem, jeżeli mam do policzenia wskaźnik optymalizacji, optymalności w ogóle tablicy, danej tablicy, która tu akurat ma zapis numer 1, ja liczę CJ minus ZJ, to tu mam CJ, a tu mam ZJ. I teraz oznacza ten zapis, że od tych wyników odejmuję te wyniki. I ile to jest 1 minus 7m? To jest minus 7m. Dobra, czyli tak. Minus 7m. I teraz plus 1. Dlaczego? No bo ten wynik minus ten, czyli minus 7m plus 1, to jest pierwszy wynik. Już tak rozróżnię, bo to mało wyraźnie wyszło. Tu będzie drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Sobie zróbmy. I teraz tak. Kolejne. Od jedynki odejmuję minus 5m, czyli mam 1 minus 5 razy m. Potem od zera odejmuję minus m, czyli mam plus m, czyli faktycznie będzie 0 plus m, czyli m. Tu będzie tak samo i tak samo. I teraz m minus m daje mi 0. I tutaj lecimy, że tak powiem, to pozostaje wiersze dokładnie tak samo. No i teraz tak, jeżeli nasza funkcja, jak wiemy, ja zapiszę gdzieś z boku dla przypomnienia, funkcja dążyła do minimalizacji, tak? I tak wyrażona jest nasz wskaźnik optymalności danej tablicy, to żeby dana tablica była optymalna, ona musi mieć elementy dla każdego j, czyli dla każdego elementu, wyrażenie CJ minus ZJ jako wskaźnik optymalności musi być większy lub równy 0. To jest, żeby było wszystko optymalne, ale tu niestety tak nie jest. Zarówno ten wynik jest bardzo ujemny, bo to jest minus 7 razy liczba bardzo duża, czyli to jest wynik bardzo ujemny. Ten wynik jest bardzo ujemny, a ten i każdy z nich spełnia warunek, jeżeli m dąży do nieskończoności, że mamy ten wynik, jakby ten warunek tego wskaźnika CJZJ jest optymalny. Ale tu jest napisane, że dla każdego elementu musimy mieć wskaźniki albo po prostu nieujemne. Jeżeli ma być funkcja do minimalizacji, a mamy liczone wskaźniki optymalności jako CJ minus ZJ, to my w tym momencie musimy mieć wskaźniki zapisane jako dodatnie lub równe 0. Czyli, że tak powiem, tak jak minimum się kojarzy z czymś ujemnym, czyli niskim, to tutaj, żeby było optymalne, musi wszystko być jak najwyższe. Te wskaźniki optymalności. I teraz tak, no nie jest to tablica optymalna, dlatego będziemy musieli ją przekształcać. I teraz jak ją przekształcić? No właśnie wybieramy najgorszy możliwy wynik, jaki otrzymaliśmy w danej tablicy simpleksowej. W tym momencie widzimy, że najgorszym wynikiem jest tutaj ten dla zmiennej x1. Dlaczego? Bo jest jak najniższym wynikiem, który tutaj zaobserwowaliśmy. Bo minus 7 razy na przykład milion czy miliard to na pewno jest mniej niż 1 minus 5 miliardów. Dlatego ten wynik jest dla nas jak najbardziej najgorszym, jaki możemy sobie wymyśleć. No i teraz co w związku z tym robimy? Zaznaczamy sobie na początek, jak się uczymy kolorem, że tu jest tak zwana kolumna kluczowa. I co mi daje ta kolumna kluczowa? To, że jak będę tworzyła teraz nową tablicę, która będzie miała numer kolejny, czyli 2, to będzie nowa zmienna.
bazowa. Sobie zapiszcie. I teraz pytanie, którą ze zmiennych ona zastąpi? Czy ona zastąpi x6, x7 czy x8? Właśnie do tego musimy policzyć sobie b, czyli te elementy b, które mamy, pojedyncze, czyli 6, 4 i 8, przez elementy kolumny kluczowej z tych ograniczeń. No i w tym momencie, jeżeli podzielę sobie, teraz to przesunę, to możemy schować, bo jest wcale niepotrzebny. Jeżeli podzielę 6 przez 1, mam wynik 6. Jeżeli 4 podzielę przez 1, mam 4. Jeżeli 8 podzielę przez 5, to w tym momencie mam wynik 1,6. Co to mi faktycznie daje? No to, że niezależnie czy funkcja faktycznie dąży do minimum czy do maksimum, ja muszę wybrać taki element tego dzielenia, czyli iloraz, przez elementy kolumny kluczowej, który jest najniższy. Czyli zawsze wybieramy wynik najniższy, ale co jest ważne, bierzemy tylko pod uwagę wyniki dodatnie. Dodatnie, czyli takie, które po prostu odrzucamy całkowicie, wyniki ujemne lub dokładnie równe 0, choć chyba matematycznie nie ma możliwości, żeby tam było 0, więc ten wynik jest dla nas najniższy. I mówię jeszcze raz, nieważne, czy funkcja dąży do minimum, czy do maksimum, zawsze tutaj szukamy jak najniższego wyniku. Czyli tu zaznaczę sobie, że to jest minimum. I teraz, co możemy dalej powiedzieć? To, że jeżeli 1,6 jest to wynik najniższy i należy do trzeciego wiersza, w którym była zmienna x8, to zostaje ona wykluczona jako zmienna w nowej tablicy simpleksowej. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.